Witam Cię w 113 odcinku podcastu internetowych sprzedawców i w tym odcinku powiemy sobie konkretnie o tym, co zrobić, żeby można było Cię znaleźć na Instagramie. Temat dosyć prosty, wydaje się, że większość ludzi wie o co chodzi. Instagram nie jest czymś skomplikowanym, nie jest to jakieś super skomplikowane narzędzie, jeżeli chodzi o promocję firmy, ale w większości przypadków, jak spotykam się z, czy z klientami, czy nawet ze znajomymi, którym pomagam, jak już jesteśmy, rozmawiamy, podpowiadam parę rzeczy na Instagramie, to większość osób nie wie, w jaki sposób ustawić, skonfigurować konto na Instagramie, to firmowe, aby klienci z łatwością znajdowali nas właśnie w tym medium. Więc i tak wykonujesz swoją pracę, i tak na przykład nagrywasz rolki, czy dodajesz posty, ale przez to, że nie wiesz kilku rzeczy, tutaj wymieniłem sobie takich 7 prostych zmian, 7 prostych elementów, dzięki którym właśnie trafisz idealnie do swoich klientów. Nieważne, czy twoim klientem jest ktoś, kto mieszka w całej Polsce, czy może są to osoby gdzieś tam działające sobie regionalnie. Czyli jeżeli masz biznes regionalny, to też powiem ci, co wpisać, jak ustawić sobie to konto, jak przygotować bio, żeby właśnie właściwie osoby trafiały do ciebie, żebyś miał klientów z Instagrama i to jest bardzo ważne. Więc w tym odcinku 113 bardzo konkretnie powiem co zmienić w opisie w bio, co można skonfigurować i w jaki sposób dotrzeć do idealnych klientów. Startujemy. Więc pierwsza kwestia to jest tak zwane SEO Instagrama. Chodzi tutaj o ten opis i bio. Niestety Instagram ze swojego założenia nie był narzędziem biznesowym, czyli twórcy, gdy wymyślili tą ideę Instagrama, chodziło im o to, że wtedy dosyć jeszcze słabo działały te telefony aparaty bardziej w telefonach, no i twórca Instagrama wymyślił, że no skoro te zdjęcia nie są takie, jakie mogą być, czyli piękne, no to wymyślił aplikację, w której możemy zamieszczać zdjęcia i dodatkowo dodawać specjalne filtry poprawiające te zdjęcia. Nikt wtedy nie myślał o tym, że Instagram stanie się takim genialnym narzędziem biznesowym, no i tak stworzono Instagram. No i niestety on nie jest za bardzo dopasowany do tego, właśnie, żeby promować tam swoją firmę, dlatego że nawet w tym polskim tłumaczeniu, w momencie, gdy robimy opis naszego konta na Instagramie, tam, jakby dwa razy w tej nazwie i nazwie użytkownika, czy jak wejdziesz sobie w i profil, to masz te dwa elementy. No i tam jest zasugerowane, żeby praktycznie dwa razy podać swoje imię i nazwisko, co nie ma większego sensu. No bo jeżeli jesteś fryzjerem w jakimś mieście, nie musi być to małe miasto, no to w momencie, gdy dodajesz tylko imię i nazwisko, albo dwa razy powtarzasz nazwę swojej firmy, to nie ma to większego sensu, bo i tak klienci prawdopodobnie Cię nie znajdą, no czy potencjalni klienci, no bo jeżeli to już jest klient, to on wpisze Twoją nazwę, jeżeli chce coś zobaczyć na Instagramie, co u Ciebie, jakie nowe fryzury robisz i tak dalej, czy się rozwijasz, ale jeżeli ktoś szuka fryzjera w danym mieście, czyli na przykład sobie wpisuje fryzjer Poznań, albo szukamy jakiejś super restauracji, na przykład ramen Poznań, no to chcielibyśmy znaleźć restauracje właśnie, które ten ramen serwują. No i teraz jeżeli w tym opisie, w tak zwanej nazwie nie zamieścisz tego, tej frazy ramen Poznań, albo na przykład projektant wnętrz Poznań, Warszawa i tak dalej, jeżeli nie zamieścisz fryzjer, na przykład Bydgoszcz, no to wtedy nie można Ciebie znaleźć. Pamiętam, jak kiedyś szukałem fotografa w moim mieście, konkretnego fotografa z konkretną specjalizacją, wpisałem i chyba tylko jedna osoba potrafiła to właściwie wpisać. I często właśnie robię z klientami taki prosty eksperyment i pokazuję mu: "Słuchaj, działasz w tym mieście, chcesz mieć klientów regionalnie, starasz się, pocisz, dodajesz zdjęcia. Jesteś na przykład projektantem wnętrz w Łodzi. No i jeżeli ktoś pisze projektant wnętrz Łódź, no to ciebie nie ma." No i te osoby są mega zdziwione. "No jak to?" No to właśnie mówię, że tylko w tych dwóch miejscach, czyli w nazwie i nazwie użytkownika, tylko tam działa ta wyszukiwarka Instagrama. Jeżeli tam nie zamieścisz tej frazy, którą wpisuje klient, no to jest jesteś nie do znalezienia, czyli pociesz się, ciężko pracujesz, a większość potencjalnych klientów przecieka Ci przez palce, bo nie można Cię znaleźć. Jeżeli w to nie wierzysz, wejdź sobie w tą lupkę na Instagramie na dole, czyli tak zwane pole eksploruj, czyli po prostu pole wyszukiwania i wpisz sobie taką frazę, jaką wpisałby klient, który chce na Ciebie trafić. Czyli tak jak mówiłem, jeżeli to jest fryzjer w Warszawie, no to wpisz sobie fryzjer Warszawa, no bo tak ludzie wpiszą. Jeżeli to jest na przykład butik odzieżowy, powiedzmy sulejówek, no to też ludzie to wpiszą. Jesteś na przykład projektantem wnętrz w Poznaniu, no to wpisz sobie frazę projektant wnętrz Poznań i zobacz, czy na tej liście profili znajduje się właśnie Twoja nazwa, Twoja firma. Prawdopodobnie będziesz w szoku. Więc wejdź sobie w to, więc wejdź sobie w pole edytuj profil i dam sobie zmień w miejscu, gdzie jest ta nazwa. Nie musisz oczywiście w nazwie użytkownika, tylko w tej tak zwanej nazwie, nie powtarzaj jeszcze raz imienia i nazwiska, tylko wpisz to, co może wpisać klient, żeby ciebie znaleźć. Drugi ważny element to jest opis Bio. Jeżeli chodzi o ten opis w Bio, czyli ten nasz biogram, czyli tam gdzie się przedstawiamy, no to tak naprawdę to nie działa za bardzo na wyszukiwarkę. No, że to w ogóle się nie wyszukuje w wyszukiwarce, czyli jak ktoś wpisuje to w tej lubce, no to tego, co wpiszesz sobie w bio, tam nie ma. Niestety większość osób właśnie tam wpisuje to, czym się zajmuje, więc są trudni do znalezienia. Tutaj wpisujesz to, po pierwsze, czym się zajmujesz, a ja podpowiadam, najlepiej jest wpisać, o ile to się u Ciebie da. Warto napisać, że pomagasz Wy. Ja na przykład pomagam przedsiębiorcom zdobywać klientów z social media. Jeżeli na przykład zajmujesz się dietetyką, pomagam moim podopiecznym zrzucić zbędne kilogramy. Polecam tutaj też dodać swoje imię i nazwisko, bo często ktoś chce do ciebie napisać, chce skomentować jakiś Twój post, ale nie widzi, jak masz na imię, czyli nie może Ciebie poznać. Więc to są takie podstawowe elementy, i oczywiście tam na dole masz opcję, żeby dodać do siebie kontakt. Za chwilę będziemy też o tym mówili, ale jeszcze tutaj to jest jedyne miejsce na Instagramie, czy też na TikToku, gdzie możesz dodać link klikalny. Czyli jeżeli Twój link, znaczy link do jakiejś Twojej strony jest ważny w Twoim biznesie, to warto to pole wykorzystać. I ja bardzo często tutaj sugeruję, żeby na przykład wykorzystać. Takie narzędzie jak LinkTree, gdzie możesz dodać wiele linków. Po co ci jest duża liczba linków? Dlatego, że na przykład czasami robisz promocję, dodajesz post i na tym poście, no żeby osoba kliknęła, weszła na twój sklep internetowy, no to dodajesz informację, link w bio. No ale jeżeli masz pięć takich promocji, ktoś sobie przegląda twój profil na Instagramie, no i chce zobaczyć, co tam u ciebie promowano, być może ta promocja jeszcze działa, albo ogólnie ludzie sobie wejdą w ten link, może napiszą do ciebie, że czy mogą jeszcze dostać ten rabat, no to warto by było mieć kilka linków. Ja na przykład też stosuję taki. Zabieg, który mi zdobywa bardzo fajną liczbę followersów, czyli tak zwany wyjęty puzzle. Dodaję, coś na ins... na... Dodaję jakiś filmik na TikToku i na przykład wyjmuję z tego filmiku jakiś puzzle, jakiś ważny element. Czyli na przykład, jak to są kody Netflixa, kody do różnych tam gatunków filmowych, no to mówię, są takie specjalne kody Netflixa, ale jeżeli chcesz pobrać e-booka, w którym je wszystkie zebrałem i wypisałem, to one są w moim bio na Instagramie. I wtedy też osoby przy okazji mnie followują, przychodzą sobie z TikToka, followują mnie na Instagramie i wchodzą w link w bio. Więc potrzebuję. Wiele takich linków jest takie narzędzie, ono jest tam w dużej mierze bezpłatne, Linktree. Ja sobie oczywiście wykupiłem tą taką płatną wersję, ona nie jest droga, bo tam też mam później statystyki, czyli widzę, ile jest kliknięć w link z Instagrama i to naprawdę działa, ludzie wchodzą i klikają w ten link w bio. Kolejna bardzo ważna rzecz, której nie warto dodawać w bio, co jest według mnie błędem i za chwilę ci wytłumaczę dlaczego, to są hasztagi w bio. Oczywiście bio też służy Instagramowi do tego, żeby mniej więcej Instagram wiedział, o czym jest Twój profil, ale nie oszukujmy się, obecny rytmy, gdzie głównie wszystko opiera się na rolkach, one głównie się opierają na zainteresowaniach bieżących danej grupy docelowej. Więc jeżeli ja nagrywam filmiki o jakichś tam sztuczkach na iPhone'ie, czy na przykład o jakichś ukrytych funkcjach na Instagramie, czyli kierowane do społeczności osób zajmujących się social mediami na przykład, no to Instagram wie, że ta osoba godzinę wcześniej, czy nawet 30 minut wcześniej, czy 5 minut wcześniej oglądała jakąś rolkę i skupiła się na jakichś rolkach, w których ktoś pokazywał jakieś skróty, jakieś triki do kanwy. Czy też triki na iPhone'ie? No jeżeli Instagram wychwyci w czasie rzeczywistym, że ta osoba w tym momencie się tym interesuje, to nie za bardzo Instagrama interesuje to, co masz napisane w bio, tylko sprawdza, czy twoje filmiki też są w tej tematyce, czyli, czyli czy osoby interesujące się trikami na iPhone'ie też oglądały Twoje materiały. I to działa teraz w czasie rzeczywistym, więc ten jakby opis w bio, to co mamy tam napisane, nie jest jakieś super kluczowe dla tych algorytmów. Jest na pewno kluczowe i ważne dla osób, które wchodzą i chcą wiedzieć, czym się zajmujesz. Więc hasztagi tutaj nie będą miały w ogóle sensu. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dodasz hasztagi, ktoś wchodzi na Twój profil, widzi na przykład, że jesteś dietetykiem. Tak? Widzi, że Twoje imię i nazwisko, pomagam zrzucić zbędne kilogramy. No i na dole są na przykład hasztagi. Dieta, Diety, przepisy. No, i jeżeli ta osoba kliknie w ten hashtag, no to hashtag ma to do siebie, że przenosi nas od razu do innych kont, do innych postów. Czyli nie jest logiczne, w momencie, gdy ktoś chce Cię poznać, mówić od razu: Słuchaj, OK, wszedłeś na mój profil, chcesz mnie poznać, ale polecam ci moją konkurencję. Nie wiem, czy po to prowadzisz Instagram, żeby polecać konkurencyjne konta, konkurencyjne posty. Myślę, że nie. Więc wywal hashtagi ze swojego opisu w bio, wykorzystaj Linktree i napisz, w czym pomagasz. Przedstaw się, podaj swoje imię i nazwisko najlepiej oraz to, w czym się specjalizujesz. A najważniejsze elementy, nazwa i nazwa użytkownika, to będą te właśnie elementy SEO, po których ludzie będą cię znajdowali i wyszukiwali. I ta prosta zmiana, czyli zmiana nazwy i nazwy użytkownika,

To dopiero spowoduje, że zaczniesz zdobywać w organiczny sposób więcej klientów, właśnie z Instagrama. Opis w bio jest takim dodatkiem, przedstawieniem się już na początku. Trzecia rzecz, którą warto uzupełnić na Instagramie, która też jest taką, takim elementem, który po prostu zwala mnie całkowicie z nóg, że wiele osób tego nie ma. Wiele osób nie ma tej świadomości, że na Instagramie możesz w łatwy sposób dodać do siebie kontakt, numer telefonu, e-maila i generować sobie z tego lidy. Wbrew pozorom, też wiele osób nie wie o tym, że tam można synchronizować swoje na przykład kontakty, jakieś umówienie wizyt, czy nawet zamawianie jedzenia ze specjalnymi aplikacjami, czy też programami, które właśnie pomagają w tym, służą do tego, żeby na przykład zabukować sobie termin u specjalisty. Więc wejdź sobie w ustawienia Instagrama, poszperaj i na pewno to znajdziesz, jeżeli nie, wpadnij na jakiś mój webinar, na przykład instaszkolenie.pl, gdzie takich rzeczy się uczymy. Czwarta rzecz, o której wiele osób nie wie, to jest to, że Instagram od dłuższego czasu ma coś takiego, jak trochę takie Google Maps właśnie w środku Instagrama. Jeżeli wejdziemy w tą lupę i poszukamy sobie miejsc, to zauważymy, że tam już została dodana taka mapa i okazuje się, że już gdzieś tam na zachodzie wiele osób, zanim wejdzie do jakiejś restauracji, to czy też hotel, sprawdzają sobie właśnie w, na Instagramie i wchodząc tam, widzą od razu jakieś restauracje w pobliżu. I jeżeli tam nie dodajesz storiesów, czyli nie prowadzisz systematycznie, nie dodajesz na swoim Instagramie relacji, no to wtedy twoje miejsce, które te osoby zobaczą, może. Może przegrywać z konkurencją, bo na przykład u ciebie nie będzie na czerwono, a konkurencja będzie miała to wyświetlenie, to takie podkreślenie sugerujące, że tam coś się dzieje i tam są na, na żywo nagrywane stolisty, czyli w tym czasie rzeczywistym. Więc jest to taki sposób na wyróżnienie się na tej mapie. Dlatego ja twierdzę, że jeżeli decydujesz się na promocję na Instagramie, to graj wszystkimi kartami, które gdzieś tam masz w dłoni. Wiele osób wykorzystuje, na przykład tylko dodaje posty i wiele osób, na przykład, tylko dodaje rolki i nic więcej. A tak naprawdę masz potężny potencjał na Instagramie. Instagram to jest wiele serwisów w jednym, czyli na przykład możesz i do, nagrywać rolki i dodawać posty, ale też na przykład nagrywać systematycznie storiesy, gdzie to też będzie cały czas powodowało, że ta informacja, że są storiesy, jesteś do obejrzenia u ciebie będzie ciebie wyróżniało. Jeżeli zrobisz live'a, to też wyróżniasz się na tle tych innych storiesów, czyli wyróżniasz się na tle firm. Wiele osób zastanawia się, jak się wyróżnić. Zacznij od tego, żeby wykorzystać cały potencjał, który na przykład dają ci darmowe narzędzia takie właśnie jak Instagram, więc systematycznie nagrywaj storiesy, pokazuj na przykład co się dzieje w restauracji, w Twoim hotelu, czy w Twoim butiku i wtedy też zyskujesz taką przewagę regionalną na tej mapie Instagrama. Piąta rzecz, która pomoże Ci się regionalnie w tym przypadku wybić, ale także oczywiście wśród y, klientów w całej Polsce, bo jeżeli sobie całkowicie inaczej do tego podejdziemy, możemy też promować się na całą Polskę. Ale tak naprawdę chodzi mi o to, że w momencie, kiedy dodajesz rolki, a warto dodawać rolki, bo w większości przypadków u mnie te statystyki są miażdżące, rolki pokazują się stale nowym osobom, czyli rolki wyświetlają się np. u mnie w 70% 60% osobom, które nie są moimi followersami. Gdy dodaję post, głównie ten post, czyli tak zdjęcie plus tekst, czyli ten stary Instagram, to widzi post praktycznie 99% to są moi followersi. Więc to jest taki trochę mój newsletter, a rolki służą mi do tego, żeby cały czas budować sobie nową grupę followersów. Dlatego moje konto tak szybko rośnie, dlatego, że właśnie dodaję systematycznie rolki. No i właśnie mało osób zauważa, że w momencie, kiedy dodajesz rolkę i chcesz się promować regionalnie, to możesz dodać to oznaczenie miejsca. Zresztą, też zwykły post na Instagramie też taką możliwość dodawania oznaczenia miejsca ma, więc jeżeli działasz regionalnie, jest to kolejna Twoja przewaga nad konkurencją, bo możesz się właśnie na Instagramie promować regionalnie. Ja kiedyś zauważyłem, że często jak robiłem livey, teraz już tego nie dostrzegam, bo jest za dużo osób na live'ach, czyli nie narzekam, ale po prostu nie jestem w stanie wyłapać, kto jest z mojego miasta, a kto nie, ale zauważyłem jeszcze, jak na tych live'ach było trochę mniej osób, że było właśnie wiele osób z mojego miasta, z mojej okolicy, więc. Więc też twierdzę, że Instagram na podstawie tych moich doświadczeń, że Instagram wie mniej więcej regionalnie i też te live'y promuje regionalnie. Więc też sobie przetestuj organizowanie live'ów na Instagramie i sprawdź właśnie, czy nie jest tak, że wiele osób gdzieś tam, które regionalnie są blisko ciebie, będą te osoby twojego live'a widziały. Szósty sposób na to, żeby zaistnieć regionalnie, to jest dodawanie hashtagów. Które są związane z Twoim miejscem zamieszkania, Twoim regionem, to tym miejscem, gdzie tak naprawdę prowadzisz swój biznes. Dlaczego? Dlatego, że zauważ, że wiele osób obserwuje hashtagi miejscowości. Bo na przykład chce wiedzieć co się dzieje w ich miejscowości, jakie osoby aktywnie działają właśnie na Instagramie i dodają hasztagi, czy też obserwują hasztagi, bo pamiętaj, że hasztagi można obserwować i jakby to, jeżeli dopytasz się swojego klienta, jakie hasztagi obserwuje, oczywiście trzeba to zrobić subtelnie, to też zrozumiesz jakby jak działa właśnie ten Instagram, czyli jakie możesz hasztagi dodawać, żeby właśnie trafić do idealnych swoich klientów. No i siódma rzecz, która jest w sumie najważniejsza, powinienem ją dodać gdzieś tam na początku, ale to jest prezent dla tych najbardziej wytrwałych. Najlepszy sposób na to, żeby dotrzeć do naszych idealnych klientów, na przykład jeżeli działasz regionalnie, ale też gdy działasz w konkretnych miejscowościach, czy działasz w całej Polsce, czy chcesz zdobywać klientów z zagranicy, to jest ustawienie reklamy i umiejscowienie jej właśnie na Instagramie. Oczywiście nie rób tego z poziomu telefonu, tylko wejdź sobie w menadżer reklam. Po prostu wpisz sobie w Google Menadżer Reklam Facebook i tam sobie ustawiając reklamę, wybierz sobie miejsce, gdzie ta reklama ma się wyświetlać, właśnie jako Instagram. Może być, to mogą być też Storiesy, czy Instagram plus Storiesy, i wtedy dotrzesz idealnie do swojej idealnej, perfekcyjnej grupy docelowej. Czyli jeżeli działasz powiedzmy w Bydgoszczy, masz jakiś butik, czy powiedzmy jesteś fryzjerem w Bydgoszczy, to zadaj sobie pytanie z ilu kilometrów, w jakim promieniu masz klientów i wtedy możesz taką reklamę sobie ustawić właśnie na obszar, czyli na przykład 5 kilometrów od centrum twojego biznesu, od twojego lokalu, zaznaczasz sobie te 5 kilometrów i wtedy na Instagramie docierasz idealnie do tych osób, które mieszkają w twoim regionie. Nie polecam ci tam ustawiać jakichś zainteresowań, no bo jeżeli ktoś szuka fryzjera albo chcesz dotrzeć do nowych klientów, klientek ze swoją usługą, no to nie warto wpisywać zainteresowań, no bo usług kosmetologa, czy właśnie czy dietetyka, czy fryzjera, korzysta no tak dużo osób, że trudno jest je zawężyć w takim małym obszarze jak na przykład 5 km. Wierzę, że te 7 porad konkretnych porad pomoże Ci poprawić zasięgi Twojego Instagrama i co najważniejsze dotrzeć do Twoich klientów. Najgorsze co można w życiu zrobić to się napracować i po prostu nic z tego nie mieć. Wrzucić tą ciężką pracę, te godziny pracy w błoto, więc lepiej by było wykorzystać nasz potencjał, skoro już pracujesz na tym Instagramie. I te 7 takich prostych porad. Niby one są proste, ale bardzo rzadko się o nich mówi. Mówi się bardzo ogólnie o Instagramie, wiesz, dodawaj właściwe hasztagi, bądź aktywny i tak dalej. Ja Ci tutaj powiedziałem konkretnie, co warto zmienić. Pokazałem Ci tą właśnie logikę. Na Instagramie jest wiele takich różnych mitów, na Instagramie, TikToku itd. i tak dalej. Wiele powielanych mitów i uważam, że zdrowy rozsądek zawsze pomaga tutaj oddzielić te informacje, które są w sumie nieprawdziwymi informacjami od tych prawdziwych informacji i prawdziwych porad, takich, które naprawdę coś zmienią w w swoim biznesie. Jeżeli te informacje są przydatne, jeżeli ten podcast Ci pomaga, to oczywiście zaobserwuj go i napisz do mnie na Instagramie. Pochwal się, że udało Ci się dotrzeć do samego końca. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w kolejny poniedziałek o 7.15. Do usłyszenia, cześć!